Proszę o ciszę. Proszę zamknąć drzwi. Panie i panowie radni, szanowni gości, otwieram sesję Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Witam zaproszonych gości, pana burmistrza, panią skarbnik, pana sekretarza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Ogrodzieniec. Witam również pracownię architektoniczno-planistyczną GARD z panią prezes Anną Wozińską na czele. Witam sołtysów naszej gminy. Panie i panowie radni otrzymali zawiadomienie o sesji w dniu dzisiejszym wraz z materiałami na sesję. Sesja została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na wniosek pana burmistrza. Otrzymali państwo porządek obrad. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu to 15 radnych. Obecnych na sesji jest 13 radnych, także sesja jest prawomocna do podejmowania prawomocnych uchwał. Otrzymali państwo porządek obrad wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Czy są jakieś uwagi do otrzymanego porządku obrad? Pan burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w porządku obrad mamy uchwałę dotyczącą zmian w planach dochodów i wydatków budżetu. Jest tam pozycja dotycząca propozycji udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla dofinansowania przez gminy Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec zakupu nowego samochodu dla Policji, dla Komendy Powiatowej w Zawierciu. Natomiast formalnie będzie nam jeszcze potrzebna, gdyby została ta uchwała przyjęta, będzie nam jeszcze potrzebna uchwała dotycząca upoważnienia burmistrza do podpisania stosownego porozumienia z komendantem wojewódzkim. Po prostu przez pomyłkę, no tak się złożyło, że o sprawy finansowe zadbaliśmy i środki się, powiedzmy, tutaj są zaproponowane do przeznaczenia, natomiast formalnie jeszcze potrzebna nam jest uchwała i przed sesją została ten błąd zauważony i państwu radni są, dostarczyliśmy projekt tej uchwały. Taka jak była przy poprzednich razach, gdy dotujemy czy to zakup dla Policji, czy dla Straży Pożarnej. To znaczy byłyby dwie uchwały? Nie, byłaby jedna. Tak, ta dotycząca, jedna uchwała dotycząca tylko upoważnienia do podpisania porozumienia, bo środki na ten cel są w uchwale dotyczącej zmian w budżecie. Dobrze, to tak, ale przegłosujemy, czy kto z pań i panów radnych jest za włączeniem do porządku obrad tej uchwały w sprawie przekazania środków i upoważnienia burmistrza do podpisania umowy. Proszę o podniesienie ręki. 13 radnych. Dziękuję, ale stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Obecnych 13 radnych jest. Proszę pani radna. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, w imieniu radnych z Ogrodzieńca wnoszę o poszerzenie porządku obrad w sprawie uchwały o wuntusz obywatelski dla miasta Ogrodzieniec. Dziękuję bardzo. Wpłynęło to pismo. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego do porządku obrad?
Nie ma projektu uchwały, ale ja bym proponował, żeby omówić to we wnioskach i oświadczeniach i skierować do dalszych prac. Nie ma projektu uchwały, jest tylko pismo z podpisem radnych, także myślę, że we wnioskach i oświadczeniach to pismo zostanie skierowane. W związku z tym, kto już nie ma więcej uwag co do porządku obrad. W związku z tym tak, pod pozycją 7 byłaby sprawa upoważnienia burmistrza do podpisania umowy w sprawie samochodu dla policji i we wnioskach i oświadczeniach byłoby odczytanie tego pisma radnych z gminy Ogrodzieńca. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad poszerzonego o te dwa punkty? 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu numer 39/2017 z 14 lipca 2017 oraz 40/2017 z 29 sierpnia 2017 sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Informuję, że protokoły te są wyłożone do wglądu. Czy są jakieś uwagi do tych protokołów? Jeżeli nie ma, to kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 39/2017 z 14 lipca 2017? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Następnie protokół numer 40 z 2017 roku, z 29 sierpnia 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu. Informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Ogrodzieniec. Proszę Państwa, wpłynęło pismo od komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu pana Artura Łągiewki. Jest tu informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszej gminy Ogrodzieniec. Nie będę go czytał, bo to jest dosyć obszerny. Złożymy go do protokołu. Pan komendant nie mógł być dzisiaj na dzisiejszej sesji ze względu na pilny wyjazd, jakiś pogrzeb był. I w związku z tym załączymy to do protokołu. Na następnej sesji pan komendant by omówił. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem tego raportu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przyjęto raport komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Raz na kadencję gmina powinna dokonać aktualizacji, czy oceny właściwie aktualizacji własnych dokumentów planistycznych. Między innymi w związku z faktem, iż jesteśmy w trakcie pracy nad studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, taka ocena aktualności miejscowych planów powinna być poddana pod dyskusję przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i na dzisiaj przygotowaliśmy w tym względzie, w tym zakresie uchwałę.
Od pewnego czasu współpracujemy jako gmina Ogrodzieniec z pracownią GARD z Łodzi, która opracowuje nam studium, nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Poprosiliśmy o to, aby dokonała w imieniu urzędu oceny dokumentów planistycznych i przedstawiciele pracowni są na sali. Jeżeli można, to poprosilibyśmy może tutaj jeszcze o jakieś doprecyzowanie tematu. Był on przedmiotem sesji, przepraszam, komisji radnych przed dzisiejszą sesją, ale jeżeli są jeszcze jakieś sprawy do skomentowania, to tutaj jest okazja, aby nam tutaj, powiedzmy, Państwo w tym względzie mogli coś jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz miał tam, była jakaś uwaga wniesiona do tej uchwały, czy nie wiem, czy to pan burmistrz ją zgłosi. Bardzo bym prosił i dopiero by się pani ustosunkowała do... Tak jest, natomiast jeśli chodzi o sprawy jeszcze formalne tutaj, faktycznie wpłynął do nas wniosek o korektę zapisów tego tekstu, który Państwo otrzymaliście radni w materiałach sesyjnych i uwzględniając niejako część z tych sugestii, propozycja jest taka, aby tutaj właśnie tak jak jest wyświetlane na stronie 24 w opisie dotyczącym Podzamcza uzupełnić wpis mówiący o stworzeniu racjonalnych warunków rozwoju branży okołoturystycznej na przykład w rejonie Góry Birów z zachowaniem szczególnej ochrony krajobrazu. Jest to spełnienie postulatu już tu u nas dyskutowanego szeroko o tym, że jeśli chodzi o miejscowość Podzamcze, mając na względzie to, że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duże zainteresowanie i rozwój usług turystycznych. Miejscowość ma szczególne walory kulturowe, krajobrazowe. W związku z tym tutaj w najbliższych latach należałoby dokonać aktualizacji miejscowego planu dla tej miejscowości. Jak również tutaj w dalszej części, w dalszej kolejności sugeruje się aktualizację pozostałych planów miejscowych w celu ich dostosowania do zmian wprowadzonych w nowym studium. I tutaj w zakresie zapotrzebowania na ruch budowlany dopisalibyśmy miejscowość Ogrodzieniec. Też tutaj obserwujemy duże zainteresowanie, jeśli chodzi o tereny miasta w zakresie ruchu budowlanego i o tą uwagę tutaj wnioskujemy, aby uzupełnić dostarczone Państwu radnym materiałach sesyjnych dokumenty. Dziękuję bardzo. Może Pani ekspercie. Pozwolę sobie jeszcze wypunktować te najważniejsze rzeczy, które są ujęte w uchwale i w analizie. Mianowicie pierwsza podstawowa sprawa, proszę o wyświetlenie uchwały, to jest uznanie częściowej nieaktualności studium uwarunkowań obowiązującego obecnie. W związku z tym też Państwo sporządzacie nowe studium. To studium, które obecnie obowiązuje, było sporządzone w roku 1999 i później trzykrotnie zmieniane punktowo. W międzyczasie bardzo wiele uwarunkowań i przepisów się zmieniło, także od 2 lat gmina sporządza nowe studium. Natomiast na tym etapie dzisiejszego dnia i tego obowiązku, który gmina ma raz w kadencji, to jest uznanie tej częściowej nieaktualności obecnego studium. Również uznanie, ocena planów obowiązujących. I tak, poproszę niżej, 6 planów obowiązujących w gminie uznano za aktualne ze względu na zapisy ich dość niedawny okres sporządzenia. Natomiast pozostałe 8 za częściowo nieaktualne. I jako jeszcze jeden z ważnych elementów tego dokumentu, ponieważ uchwała stwierdza tylko, które plany, czy studium jest aktualne, natomiast załącznikiem do uchwały jest cała ta ocena aktualności studium i planów i tam na stronie 24, to co pan burmistrz tutaj przedstawiał jako też z elementami uzupełniającymi, mamy wieloletni program sporządzania prac planistycznych i tak przyjęto, że w najbliższych 4 latach gmina na pewno powinna
uchwalić zmianę studium, tą, która jest już na ukończeniu, jak również przystąpić do co najmniej 3 planów miejscowych. Pierwszy to jest w Ogrodzieńcu dla obszarów, gdzie dezaktualizowała się strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia i ta strefa uniemożliwia inwestowanie. Do tego planu już przystąpiono. Ponadto w obszarze Podzamcze i tutaj ten plan na pewno wymaga bardziej szczegółowych zapisów niż dotychczasowy plan, również uwzględnienia zmian, które zostały wprowadzone w studium, tak aby z jednej strony zapewnić możliwość właściwego inwestowania, obsługi ruchu turystycznego, umożliwić przekształcenie obszaru wokół zamku, a z drugiej strony no, zadbać o to, aby ten zamek z otoczeniem był chroniony i właściwie się prezentował, zachowując to, co zostało nam jako dziedzictwo kulturowe. I trzeci rejon to Fugasówka. Tam jest planowana budowa obwodnicy Zawiercia i to również będzie wymagało wprowadzenia zmian do dokumentów planistycznych. Natomiast w następnej kolejności, czyli po uchwaleniu zmiany studium, będzie sporo rozbieżności między tym, co studium umożliwia do zabudowy, do zainwestowania, a co obecne plany i dlatego w zależności od potrzeb i tak jak to Rada uzna za stosowne, jest ileś miejscowości, właściwie no, pozostałe miejscowości gminy określone jako te, które będą wymagały wprowadzenia zmian w planach i czy to będą plany na całe miejscowości, czy na jakieś fragmenty, to też jest kwestia otwarta i tego w tym dokumencie nie przesądzamy, bo jest to, myślę, że trzeba najpierw tą zmianę studium uchwalić, a później no, rozpatrzeć, które sprawy są najpilniejsze, gdzie tych wniosków czy zmian było najwięcej. Ze swojej strony dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym proszę o przedstawienie projektu uchwały. Rada Miejska uchwala. Uznaje się częściową nieaktualność stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec uchwalonego uchwałą nr 12/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego powyższymi uchwałami. Uznaje się za aktualne niżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie uchwaloną uchwałą nr 1279/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie uchwaloną uchwałą nr 1280/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec uchwaloną nr 46/339/2009 z dnia 28 października 2009 roku. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa Fugasówka, Markowizna, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po roku 1995 w obrębie sołectwa Ryczów Kolonia uchwaloną uchwałą nr 46/340/2009 z dnia 28 października 2009 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów, część B uchwaloną uchwałą nr 38/309/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów, część A uchwalony uchwałą nr 40/325/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Uznaje się za częściowo nieaktualne niżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Aktualizację planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec. Aktualizację planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec uchwaloną uchwałą z dnia 16 listopada 2001 roku.
aktualizację planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego z dnia 16 listopada 2001 roku, aktualizację planu ogólnego zagospodarowania miasta i gminy Ogrodzieniec z dnia 25 marca 2002 roku, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni Wiek w Ogrodzieńcu, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni Wiek w Ogrodzieńcu oraz zmianę aktualizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec z dnia 9 października 2002 roku, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec z dnia 26 września 2005 roku i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec z dnia 28 listopada 2005 roku. Załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały jest ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Ogrodzieniec. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Udział w głosowaniu brało 13 radnych. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 rok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Ja przedstawię już projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę, która była na komisji przez Pana Burmistrza przedstawiona. Jednolity tekst uchwały już. Więc projekt zmian przedstawia się następująco. W paragrafie pierwszym dotychczasowe brzmienie paragrafu 11 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2017 rok zastępuje się nowym brzmieniem jak niżej. Ustala się limity zobowiązań 2 miliony złotych. 886 tysięcy złotych są emitowane w 2017 roku obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z tego na kredyty 846 tysięcy złotych i na pożyczki 40 tysięcy i 1 814 tysięcy na pokrycie planowanego deficytu, na finansowanie zadań inwestycyjnych, to jest uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej. Tu jest właśnie poprawka, bo było 1 100 000, po wprowadzonej autopoprawce jest 1 000 000 i kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych w budynkach publicznych było 114 tysięcy, jest 214 tysięcy, jest przesunięte między tymi dwoma zadaniami i inwestycje drogowe bez zmian 600 tysięcy złotych, a pozostałe limity zobowiązań z planowanych nowej emisji obligacji w latach 2017 do 2020 pozostaje zmiany i wynoszą w 2017 roku 800 tysięcy złotych, w 2018 3 900 000, w 2019 1 000 000 i w 2000 roku 900 tysięcy. Projekt zmian w budżecie jest następujący. Zaangażować część wolnych środków z 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu w sposób następujący. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 26 tysięcy złotych, a zwiększyć plan wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90 002 gospodarka odpadami o kwotę 26 tysięcy złotych na zakup koszy ulicznych do selektywnej zbiórki odpadów. W paragrafie trzecim dokonać rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w sposób następujący. Zmniejszyć plan wydatków, dział 758, różne rozliczenia, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe o kwotę 70 tysięcy złotych, a powyższą kwotę
przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 70 tysięcy, zwiększyć plan wydatków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemicznych dla OSP GULS. W paragrafie czwartym dokonać zmian w budżecie w sposób następujący. Zmniejszyć plan dochodów w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 613 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 690 tysięcy złotych. W związku z mniejszym zakresem wydatków na drodze przy ulicy Wojska Polskiego w Podzamczu i zmniejszyć również plan wydatków w tym dziale o kwotę 690 tysięcy złotych. Następnie zmniejszyć plan wydatków w dziale 600, rozdział 613 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 160 tysięcy złotych, a w ramach tej kwoty zwiększyć plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 30 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemicznych dla OSP GULS-ów. Następnie rozdział 754-04 Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyć plan wydatków o kwotę 13 tysięcy złotych. To jest na dofinansowanie zakupu samochodów dla komisariatu w Ogrodzieńcu. Następnie zwiększyć plan wydatków w dziale 921, rozdział 921-16 Biblioteki o kwotę 3600, dotacja dla biblioteki. Zwiększyć plan wydatków w dziale 600, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne o kwotę 113 400. Następnie to jest właśnie ta wniesiona autopoprawka. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 7005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami. Zadanie uzbrojenie terenu w Ogrodzienickiej Strefie Inwestycyjnej. Zmniejszyć o kwotę 100 tysięcy złotych, a zwiększyć plan wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 9002 Gospodarka Odpadami o kwotę 100 tysięcy złotych i skompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w gminie Ogrodzieniec. W paragrafie pierwszym jest dokonać zmian załączników, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy. To jest ta dotacja dla biblioteki i zmniejszenie wydatków dotacji na inwestycje. W paragrafie szóstym dokonać zmian w załączniku plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku w związku ze zmianami dokonanymi wyżej. I w paragrafie siódmym dokonać zmian w planach wydatków dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zwiększeniem wydatków na zakup koszy ulicznych. I plan budżetu po wprowadzonych zmianach, tu jest właśnie szczególnie, jak jest na dzień 17.10.2017 rok. Tak mi się przedstawiały zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały zmian w budżecie? Nie widzę, proszę. Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje. Zaangażować część wolnych środków za 2016 rok na pokrycie planowego deficytu w sposób szczegółowy, szczegółowo przedstawiony przez panią skarbnik i zawarty w materiałach. Dziękuję bardzo. Są jakieś może uwagi, pytania? Nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały wraz z poprawką złożoną przez panią skarbnik? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Udział w głosowaniu brało 13 radnych. Przystępujemy do kolejnego punktu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, tak jak wspomniałem, zwrócił się jakieś kilka tygodni temu do nas
do gmin Pilica, Żarnowiec i Ogrodzieniec, komendant powiatowy Policji w Zawierciu z propozycją wspólnego zakupu kolejnego nowego samochodu dla Komisariatu Policji, który jest w Ogrodzieńcu. W ostatnich latach dość znacznie poprawił się stan wyposażenia policji w powiecie zawierciańskim, głównie też w komisariacie w Ogrodzieńcu. Stare samochody wyeksploatowane są, wycofywane, w ich miejsce są zakupywane nowe, które z całą pewnością poprawią bezpieczeństwo na naszym terenie. Co prawda sytuacja budżetowa gminy no nie jest, powiedzmy, taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale kwota 13 tysięcy złotych, no udało się tu jakoś wygospodarować. Natomiast formalnie jest potrzebna uchwała do podpisania porozumienia i dlatego też propozycja tej uchwały, ale jest z nami też tutaj pan komendant komisariatu, jeżeli powiedzmy w tej sprawie chciałby coś jeszcze dopowiedzieć, to po prostu radni dopytać, no to jest okazja w tej chwili. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego i uzasadnionego projektu uchwały? Nie widzę, pan komendant chce coś dopowiedzieć, czy nie? Witam wszystkich zgromadzonych w imieniu policjantów tu z komisariatu, jak i komendanta powiatowego Policji w Zawierciu. Zakup tego nowego radiowozu na pewno przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. No, tabor, jaki posiadamy w tej chwili, no, praktycznie jest w powiecie chyba najnowszym taborem wśród wszystkich jednostek. Niemniej no, ten jeszcze jeden samochód no, przydałby nam się tutaj, tym bardziej, no, że z tych pięciu pojazdów, jakie mamy, no jeden jest no, dosyć kiepskim stanie technicznym i na pewno przydałoby się to te wsparcie. To jest samochód oznakowany czy nie oznakowany? Tak, to jest samochód oznakowany. Nie, mamy w tej chwili trzy pojazdy oznakowane i dwa nieoznakowane. Taki większy czy taki mniejszy? Coś jak Kia Ceed, którą mamy w tej chwili też jedną taką na stanie. Tej wielkości pojazd. Wyposażony jest w operada? Nie ma takich. Dobrze. Nie będzie. Taki sprzęt jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla służb Wydziału Ruchu Drogowego. Nie? Spokojnie, nie będziemy nikogo tutaj fotografować. Dobra, to dziękuję. Proszę o czytanie projektu uchwały. Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje. Przekazać z budżetu gminy Ogrodzieniec na 2017 rok środki finansowe poprzez Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 13 tysięcy złotych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Udział w głosowaniu brało 13 radnych. Przystępujemy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi burmistrza. Są. Bardzo proszę, pani Ela Stanek. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada, szanowni goście zaproszeni, szanowni sołtysi. Mieszkańcy Kiełkowic proszą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2018 na następujące zadania. Budowa drogi asfaltowej na ulicy Adwokackiej, chodnik przy ulicy Turystycznej, jest to główna i najbardziej ruchliwa ulica Kiełkowic. Brak chodników stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Został już przekazany fundusz sołecki na rok 2018. Reszta niezbędna jest z budżetu gminy. Utwardzenie ulicy Starowiejskiej w stronę Karlina. Plac zabaw przy remizie OSP w Kiełkowicach. Odwodnienie ulicy Starowiejskiej i dofinansowanie jednostki OSP.
w takiej formie jak Gulzów. Na przyszły rok nasza jednostka stara się o dofinansowanie z zewnątrz, a resztę brakujących prosilibyśmy o uzupełnienie z Urzędu Miasta Gdyni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Beata. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koledzy, koleżanki radni, goście zaproszeni. Panie Burmistrzu, mieszkańcy pytają, kiedy dokończenie będzie prac remontowych chodników na Placu Wolności? Niedużo zostało, a przydałoby się to dokończyć. Kiedy wreszcie będzie modernizacja fontanny, która jest utytułowana przed budynkiem Domu Kultury w Ogrodzieńcu? Remont drogi na ulicy Mostowej też mieliśmy w planach i niestety jakoś to umkło. Oraz prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na kanalizację oraz budowę drogi chodników na tej ulicy Nieszczęsnej Nowy Świat i Paderewskiego. Zbliża się 1 maja i niestety też prosimy o remont drogi cmentarnej 1 listopada. Prosimy o remont drogi cmentarnej. Każdy chociaż przynajmniej raz w życiu chodził tą drogą, a teraz jeszcze bardziej będzie intensywnie użytkowana. I teraz, panie komendancie, do pana kilka słów. Prosimy zwrócić uwagę na kłady i samochody, które jeżdżą po drodze na Krępę, robią sobie tam wyścigi, a niestety jakoś policja jest... Nie ma samochodu. Aha, nie ma samochodu, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018 w budżecie na następujące zadanie. Dofinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Mokrus-Gulzów, remont studni w Mokrusie przy ulicy Leśnej, na wznowienie drogi dojazdowej do działek rolnych w Mokrusie, na modernizację drogi Mokrus-Gulzów, budowę hydroforu przy ulicy Wesołej w Gulzowie, nakładkę asfaltową wzdłuż ulicy Młodzieży w Gulzowie. I to zadanie bym prosiła przekazać do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. Ponadto jeszcze mam taką prośbę o odnowienie, modernizację przystanku autobusowego w miejscowości Mokrus. To jest pomalowanie konstrukcji metalowej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Panie Burmistrzu, a nie ma pana burmistrza? Czy pan burmistrz słyszy, czy nie? Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni pani koledzy radni, pisze, to przekażę. Szanowni sołtysi, zaproszeni goście. Ja właściwie mam pytanie i prośbę do pana burmistrza. Nie, na pewno budżetu tegorocznego nie nadszarpnie. Mieszkańcy Ryczowa Kolonii ulicy Zachodniej i Południowej w swoim zakresie remontują kapliczkę przydrożną. I mamy w planach wyłożenie tam kostką. Bardzo bym prosiła pana burmistrza, żeby w tym roku, jeżeli byłaby taka możliwa, odnowienie, nie obłożenie, tylko odnowienie studni, która tam się znajduje. To oczywiście jest pomalowanie, czy tam zabezpieczenie, nie są to duże środki. Mam nadzieję, że się znajdą, bo mieszkańcy są bardzo zaangażowani w to, że na własną rękę i ze swoich finansów robią pewne rzeczy, więc bardzo bym prosiła o to załatwienie tej sprawy jeszcze w tym roku. I oczywiście ja już informowałam panią Grażynkę, ulica Zachodnia od numeru 1 do skrzyżówki jest bardzo zniszczona praktycznie na całym odcinku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Panie i panowie radni, panie burmistrzu, zgłoszono takie inwestycje w Gieble jak chodnik na ulicy Częstochowskiej. Nie wiem, czy już powiat dał jakąś odpowiedź, czy jeszcze nie, to jest raz. Mamy wpisany też remont remizy. A do projektu modernizacji dróg gminnych jest złożona ulica Rolna. Ona już była złożona
rok temu. Teraz ją z powrotem pani sołtys wpisała. Giebło Kolonia ma także, żeby nie zapomnieć o tych lampach solarnych. To jest wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Jurek. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, drodzy goście. Panie komendancie, ja może zacznę od gościa naszego, pana komendanta. Bardzo bym prosił, żeby pan komendant zwrócił uwagę na taką kwestię podnoszoną przez mieszkańców sołectwa Fugasówka o parkowanie samochodów na chodnikach. Chodnik służy do chodzenia. Są przepisy, które mówią, że tam część można go zanieść pod parkowanie, ale no na pewno nie całe. Są jakieś chodniki porobione. Chodzi mi, mówię w tym wypadku akurat o Fugasówkę, że no chodnik jest cały zajęty przez kogoś, kto staje samochodem, no parkuje. Chyba policjanci, którzy kontrolują dane sołectwa, miejscowości, powinni na to też zwracać uwagę. A chyba to nie jest brane pod uwagę. I bym bardzo prosił, aby, nie wiem, czy to jest taka prośba do pana komendanta, do pana burmistrza. Zdarzył się wypadek śmiertelny na Fugasówce na ulicy Bzowskiej. Jest to dosyć niebezpieczny łuk. I tam brakuje chyba oznaczenia, chyba, ja nie jestem znawcą, ja bym bardzo się prosił, żeby to się temu przyjrzeć. Na łuku ulicy Bzowskiej, tak nazwanym jeziórku, jest ostry łuk, który, ta droga chyba nie jest zbyt dobrze wyprofilowana, bo tam było kilka kolizji, niemniej ostatnio tam był wypadek śmiertelny i bardzo bym prosił, żeby się temu miejscu przyjrzeć. Panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców sołectwa Fugasówka, bardzo bym prosił, Fugasówka i Markowizna, bardzo bym prosił o interwencję w sprawie barierki na ulicy Poniatowskiego. Nad ciekiem wodnym jest, przy chodniku jest barierka, która jest naprawdę w opłakanym stanie. Ciągle zapominam o tym barierce, ale dzisiaj mi pan sołtys przypomniał. I pasowałoby tą barierkę, nie wiem, czy przez nasze służby, czy to zgłosić powiatowi, bo to tam jest tej barierki no około, nie wiem, 15 metrów. Chyba pasowało tą barierkę zrobić taką bardziej porządniejszą. I kiedyś zgłaszałem też problem z dziurami na Markowiźnie i chyba do tej pory tam od chyba 86 czy 88 numeru do końca jest naprawdę ta droga w kiepskim stanie. Już nie mówię, że tam pewnie by się przydała jakaś nakładka. To może na przyszłość, niemniej no, na jakieś dziury pasowałoby naprawić. I do tej ulicy Markowiznę bym prosił też, chyba ulica Stawowa też jest kilka dziur. Pasowałoby chyba te dziury załatać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz nie widzę już, to ja bym miał. Mieszkańcy pytają, gdzie można oddać styropian, ponieważ Remondis nie odbiera styropianu. Chodniki w Podzamczu są rozkopane po prawej stronie w kierunku Pilicy, jak się idzie, tam były wymieniane krawężniki i ta kostka jest poukładana na boku. No, jak przyjdzie śnieg, będzie problem, może dojść do skręceń nogi. I tutaj między Podzamczem a Ogrodzieńcem zaczęto krawężnik układać i zaprzestano. Tam już był wypadek, też motocykl wpadł i rozbił się. Dobrze by było, żeby no, przed zimą w jakiś sposób to zabezpieczyć. A do pana komendanta jest, uwaga, bo ostatni weekend dość pogodny w Podzamczu, cały plac Jurajski był zastawiony motocyklami, no, ludzie przychodzili do mnie z pretensjami, że nie ma gdzie usiąść przy fontannie, ponieważ zastawiona jest motocyklami. I notorycznie jest ulica Krakowska i ulica Zamkowa parkowana. Także dobrze by było, żeby w weekendy tam zwrócić na to uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Grzegorz, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Panie burmistrzu, ja się tylko przypomnę, bo minął miesiąc i nic nie stworzyło. Chodzi mi o pasy, koszkoły. Ważna, naprawdę ważna sprawa bezpieczeństwa.
o ten nieszczęsny przystanek. Wiem, że ma być, ale chciałem się dowiedzieć konkretnie, kiedy ten przystanek będzie dla dzieci. I tak, na ostatniej sesji obiecał Pan, że przedstawi Pan albo projekt uchwały, albo taką projekt zagospodarowania tego terenu przy rondzie i no niestety nie ma projektu. Żeby się nie okazało, że te pieniążki jednak poszły na coś innego, te przewidziane na to, na zakup tej działki. A i mam takie pytanie odnośnie cementowni. Kiedyś była taka na czas remontu tego budynku budowlanych siłownia miała być przeniesiona do gimnazjum. Chciałem się zapytać, jak ta sprawa wygląda, bo też mnie interesuje osobiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpały się. Bardzo proszę panie burmistrzu o odpowiedź. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, jeśli chodzi o... Bardzo przepraszam. Ja mam bardzo ważny telefon, jeżeli bardzo można. Proszę, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, więc tak, jeśli chodzi o wszystkie zadania związane z projektem budżetu na rok przyszły, tutaj zgłoszone dotyczące zarówno dróg, ale również innych kwestii, myślę, że po prostu no, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, które z nich uda nam się do projektu budżetu wprowadzić. W ubiegłym tygodniu miała miejsce komisja budżetu i finansów z sugestiami dotyczącymi inwestycji drogowych. Te sugestie zostaną uwzględnione. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze ostatecznie ustalonych dochodów na rok przyszły. Na najbliższej sesji będziemy proponowali uchwał podatkowych, między innymi tutaj w zakresie dochodów gminy i dopiero wówczas będę mógł się wypowiedzieć co do tych zadań tutaj przez państwa radnych proponowanych dotyczących roku przyszłego. Dlatego w tej chwili no, chciałbym tutaj powiedzmy jakoś z tego na te pytania może nie będę zabierał głosu, bo nie jestem w stanie powiedzmy nic konkretnego tutaj powiedzieć. Dotyczy to zarówno tutaj interpelacji pani radnej Stanek w zakresie budowy dróg, jak i tych zadań, które powiedzmy na rok przyszły były planowane. Podobnie rzecz się ma z interpelacją pani Beaty Stypy-Rus. No też wszystkie dotyczą zadań inwestycyjnych, których w chwili obecnej w budżecie w tym roku nie ma i robić ich nie będziemy. A to, co w roku przyszłym, no po prostu jest uzależnione od sytuacji po stronie dochodów, jeśli chodzi o naszą gminę. W zakresie środków na Fundusz Sołecki, czyli ta interpelacja, która była składana tu przez panią radną Baran, to, co jest w Funduszu Sołeckim zaproponowane przez mieszkańców wszystkich sołec, będzie miało odzwierciedlenie w projekcie budżetu w odpowiednich pozycjach, tak jak było to do tej pory, czyli te zadania, które dotyczą zadań własnej gminy, będą wpisane wprost w wydatki Funduszu Sołeckiego. Natomiast w niektórych miejscowościach, tam gdzie mieszkańcy zdecydowali na zaproponowanie zadań w ramach porozumień z jednostkami, na przykład z powiatem czy z województwem, środki się znajdą w odpowiedniej innej pozycji budżetowej, ale z propozycją zawarcia porozumienia. Jeśli chodzi o kwestię tutaj interpelacji pana radnego Fabiańczyka dotyczącego chodnika w Gulzowie, przepraszam, w Gieble, nie mam żadnej informacji ze strony powiatu ani od pana radnego,
powiatowego, jeśli chodzi o proponowaną wspólną budowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej. W związku z tym, że tę kwestię omawialiśmy na zebraniu sołeckim, wówczas kiedy mieszkańcy Giebła decydowali o środkach Funduszu Sołeckiego, aktualnym pozostaje to, co mówiliśmy, że jeżeli by w tym roku porozumienia nie doszło, to tegoroczne środki byłyby przeznaczone na zakup materiałów do remizy OSP. W tym celu należałoby zwołać zebranie sołeckie i tak jak mówiłem to na zebraniu, jest jeszcze na to, to jest ostatni dzwonek w tej chwili, trzeba byłoby takie zebranie zwołać i przeznaczyć środki z tego porozumienia, które miało być z powiatem Nachodnik i przeznaczyć na zakup materiałów do OSP. Gdyby okazało się, że tak się stanie, to z kolei na drugi rok, chyba tutaj zgodnie z zebraniem, z tego co pamiętam, były przeznaczone środki na chodnik, na remizę też, tak? No to ale to już mieszkańcy o tym by zdecydowali, ale żeby nie było takiej sytuacji, o której wspominałem na zebraniu, że środki nam powiedzmy przepadły, bo powiat nie zawarł z nami porozumienia, trzeba byłoby zebranie z mieszkańcami zrobić. Ale ja po prostu nic nie wiem, żeby przynajmniej z dofinansowaniem gminy powiat do chodnika przystępował, chyba że będzie robił to z własnych środków jeszcze w tym roku i wówczas nie jest konieczna tutaj powiedzmy udział drogi gminy, dlatego że mamy drogę powiatową. Jeśli chodzi o kwestię oznakowania ulicy Bzowskiej, jest to ulica powiatowa, ja po prostu no, wystosujemy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg o weryfikację oznakowania. Jeżeli będzie wymagało uzupełnienia, zrobi to zarządca drogi. Jeżeli taka tutaj jest uwaga, postaramy się na nią odpowiedzieć. Jeśli chodzi o barierkę przy ulicy Poniatowskiego, sprawa podobna. Przekażemy ją do Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast jeśli chodzi o markowiznę, tutaj jest pani dyrektor Gaweł. Poprosiłbym ewentualnie o wizję w terenie. Zobaczymy jak to wygląda. Ewentualnie być może w najbliższym czasie uda się jeszcze coś naprawić. W tych ostatnich tygodniach Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał wiele napraw na terenie gminy, jeśli chodzi o ubytki w drogach. Oczywiście no, tymi metodami, tymi środkami, które dysponuje, czyli powiedzmy masą na zimno, czy też jakimś kruszywem. Natomiast jeśli chodzi o jakieś większe zadania, będziemy i korzystamy z firm zewnętrznych. Jeśli chodzi o styropian, proszę Państwa, styropian, no to tutaj jeśli chodzi o ubytki, no to przed chwilą, aha, no dobrze, Pani Grażynko, markowizna i ulica Stawowa, jest zapisane. No ale na to żeśmy się umawiali, że zrobimy, chyba ja o tym już z Panią Dyrektor rozmawiałem, przed zimą zabezpieczymy, żeby tam powiedzmy coś się złego nie stało. Natomiast chodziło też, na zebraniu była poruszona sprawa tego, żeby tam ktoś powiedzmy nie wpadł do niej, także na ten temat zostanie to zabezpieczone. Proszę Państwa, natomiast jeśli chodzi o odpady styropianowe, no więc w uchwalonym obowiązującym na terenie gminie regulaminie przyjmowania, regulaminie odbioru nieczystości, z którego wynika też funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Faktycznie styropian nie jest przyjmowany, jest traktowany jako odpad po prostu i trzeba go w ramach powiedzmy bieżącej jakiejś, jeżeli jest gdzieś styropian, no, do odpadów zmieszanych. Natomiast czymś innym jest, jeżeli ktoś posiada styropian pochodzący na przykład z docieplenia domu. Tutaj obowiązek jego utylizacji, ale już za odpłatnością, ciąży na firmie, która wykonuje prace budowlane. Lub też jeżeli ktoś to robi we własnym zakresie, należy po prostu sobie zamówić pojemnik czy też kontener na odpady przy remoncie domu i po prostu go za ten kontener trzeba niestety odpłatnie jest ta usługa, trzeba za niego zapłacić. Natomiast na koszty gminy z środków, które każdy z nas wpłaca za odpady komunalne są finansowane odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady budowlane
są niestety nieobjęte systemem i trzeba to we własnym zakresie problem rozwiązać. Tak, ale komu nie ma do kogo tego zawieść? Ale nie, Remondis nie przyjmuje nieodpłatnie. Natomiast odpłatnie oczywiście przyjmie. Nie ma problemu. Nie. Jest pani kierownik, to bardzo proszę. Ekogwań. Przepraszam, w takim razie byłem w niewiedzy. Steropian Ekogwań odbierze. Przepraszam. No. Także, ale dziękuję za informację. Proszę Państwa, jeśli chodzi o remont ulicy Wojska Polskiego, w tym tygodniu rozmawiałem z kierownikiem budowy. Poinformował mnie, że w piątek, że od piątku firma powinna tutaj wrócić na budowę i przed zimą na pewno będą naprawione i uzupełnione chodniki w takim zakresie, aby zabezpieczyć przed okresem zimowym użytkowników dróg. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pasy na ulicy Szkolnej, sprawę przekazałem panu po ostatniej sesji, panu inżynierowi Głąbowi. Musimy po prostu zlecić projekt organizacji ruchu i go w trybie normalnej procedury uzgodnić. Tego nie da się załatwić w przeciągu miesiąca czasu. Kilka miesięcy niestety to trwa. Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie uzgadnienia dwóch projektów dla dróg gminnych, to jest ulicy Piłsudskiego i ulicy Narutowicza i niestety to trwa kilka miesięcy. No takie są procedury, bo wymaga to uzgodnienia i Urzędu Marszałkowskiego i Policji, także nie jest to taka prosta sprawa, ale nad tym pracujemy. Jeśli chodzi o przystanki, to Zakład Gospodarki Komunalnej, wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor, zamówi przystanki na Giebło, Kolonie i Kiełkowice, a także tutaj na przyszkole w Ogrodzieńcu, także no, trzeba też troszeczkę poczekać na realizację. Proszę? Musimy niestety poczekać, to jest produkt, który trzeba wyprodukować, ale w najbliższym czasie mam nadzieję, że zostanie ustawiony w przeciągu miesiąca, tak jak tutaj pani dyrektor mówi, będzie sprawa załatwiona. Jeśli chodzi o zakup działki przy skrzyżowaniu, sprawa faktycznie jest otwarta, środki nie są jeszcze wydatkowane. Możemy to zrobić w każdej chwili, ale w dalszym ciągu nie mam jeszcze koncepcji, do której się zobowiązałem. Po prostu no, firma, której zleciłem na sesję, jeszcze w tej chwili tego mi nie dostarczyła. Także myślę, że na listopadowej sesji uchwała zostanie przygotowana do podjęcia. Siłownia w cementowni, zmiana lokalizacji jest, nie będzie siłownia tutaj przy stawie, tak jak było to wcześniej planowane, czyli na tej działce, gdzie jest przy gimnazjum. Natomiast wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową Hutnik postanowiliśmy o tym, że siłownia będzie zlokalizowana tutaj w centrum osiedla naprzeciwko furty wejściowej do gimnazjum. W najbliższych dniach przystąpi firma, która wygrała przetarg do jej montażu, nie tylko zresztą tej siłowni, ale też innych, których 6 mamy na terenie gminy w najbliższym czasie zamiar postawić. Dziękuję bardzo. Bardzo mi przykro, bo prawie pana nie było, jak ja tutaj składałam też interpelację i pewnie pan nie słyszał, bo rozmawiał pan telefonicznie. Bo to jest dla mnie taka dosyć pilna sprawa. Ja tutaj zgłaszałam sprawę odnowienia studni na skrzyżowaniu ulicy Południowej i Zachodniej. Ze względu na to, że mieszkańcy sami tego ulicy, odnawiamy sobie sami kapliczkę. Przy tej kapliczce znajduje się ta studnia na samym tym skrzyżowaniu. Jeżeli by można było odnowić, ja nie wymagam cudów, ale po prostu, bo teraz to będzie nieefektownie wyglądało, bo kapliczka będzie odnowiona, ładna, a to jest naprawdę zaniedbane, brudne, więc bardzo bym prosiła, żeby pan. No to z panią dyrektor będziemy musieli o tym porozmawiać, bo nie wiem, czy to jest grunt prywatny, czy to jest grunt... Co tam jest? To jest studnia na pewno nie jest na terenie pana Gorgonia, bo kapliczka tak, to też dlatego nie mieszam w to Urząd Miasta i Gminy, ale studnia na pewno jest na terenie... Dobrze. Proszę. Panie Przewodniczący, tak jeszcze wspomniało mi się, co tam za problem jest w cementowni, że ta budowa też tak stanęła, to tam jest jakaś... że to dalej będzie ciągnięta tego rozjazdu. Proszę Państwa, jak najbardziej jesteśmy w trakcie. Natomiast jak to na każdej budowie bywa, no pojawiły się problemy nie tylko powiedzmy wykonawcze, ale problemy też techniczne.
Jednym z nich jest to, że wzdłuż ulicy biegnie, z tego co mi tu powiedzmy inspektor nadzoru przekazywał, sieć średniego napięcia 15 czy nawet 30 kV i po prostu firma wykonawcza skrzyżowania jest uzależniona od Tauronu, który w specjalnej procedurze musi wydać zezwolenie na wyłączenie sieci średniego napięcia. To nie jest tak, że to nie jest prosta sprawa, sieć niskiego napięcia można powiedzmy wyłączać, tutaj jakiś nie ma obostrzeń, ale z tego kabla 30 czy 15 kV zasilanych jest kilka podmiotów gospodarczych i Tauron to po prostu musi za jego zgodą odpowiednio uprzedzająco wyłączyć. Natomiast no, jak Państwo widzicie, prace na samych terenach inwestycyjnych są prowadzone i po prostu no, zakończenie mamy 15 grudnia. No, póki co wykonawca nie jest w zwłoce terminu, aczkolwiek no, muszę przyznać, że napotkaliśmy na budowie na duże wcześniej niezrozpoznane przeszkody, między innymi duże fundamentowania po piecach obrotowych, które są w tej chwili skuwane i rozbierane i dlatego też termin nam się tutaj wydłużył, ale jeśli chodzi o skrzyżowanie, to tak sprawa wygląda, że to nie jest taka prosta sprawa wyłączyć sieć średniego napięcia i dlatego to po prostu niestety trwa, ale jest wprowadzona ta sygnalizacja świetlna, no trzeba się uzbroić w cierpliwość, no nie ma innego wyjścia. Planowanie nie uwzględnili, tego wiedzieli, że tam kabel leci. Proszę Państwa, wszystkie uzgodnienia były zrobione, no ale też myślę, że niepotrzebnie się tutaj powiedzmy też, no cóż mogę powiedzieć, no to te barierki są przewracane, te słupki wskaźnikowe tak samo. Proszę Państwa, spadnie tam do tego, za teren budowy nie odpowiada gmina, odpowiada wykonawca. Jest też tutaj i nadzór powiedzmy sprawowany ze strony i policji, jeśli chodzi o oznakowanie i Zarządu Dróg Wojewódzkich. No nie gmina za to odpowiada, jest podpisana umowa z wykonawcą, ale no niestety musimy się przyzwyczaić, że te utrudnienia będą. No jeżeli ma być wybudowane, będą utrudnienia. Pamiętacie Państwo i jak trudno było poruszać się w Ogrodzieńcu przy remoncie ulicy Kościuszki? No informacja jest taka, przerwa robót. Przerwa robót, jak mi przekazywał inspektor i wykonawca, pochodzi z konieczności powiedzmy, no, synchronizowania, wyłączenia sieci. No, dziękuję. Panie Burmistrzu, to może sprawozdanie. Proszę Państwa, postaram się w miarę tutaj sprawnie jakoś przedstawić informacje pomiędzy sesjami. 25 września została podpisana umowa notarialna na zbycie w wyniku przetargu gruntów gminnych przy ulicy Krakowskiej. Jest to jedno z zadań, które mieliśmy zaplanowane, jeśli chodzi o dochody majątkowe. Sprzedaliśmy po prawej stronie 1,5 hektara gruntów w 4 działkach osobom fizycznym, tak jak mówię tutaj, w wyniku przetargu ogłoszonego. 27 września mieliśmy wizytę członków zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach inwestycyjny, które w chwili obecnej uzbrajamy. To spotkanie było też związane między innymi z tym, że przygotowywaliśmy się do wyjazdu do Monachium na targi Expo Real, które miały miejsce w tym mieście od 3 do 6 października. Byliśmy trzy osoby z urzędu i przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Ogrodzieniec na targach miała swoje stoisko i prezentowaliśmy, zachęcaliśmy, interesowaliśmy przedsiębiorców, deweloperów, firmy, które zajmują się nieruchomościami. Informowaliśmy o tych pracach, które wykonujemy tutaj w Ogrodzieńcu, zachęcając do Ogrodzieńca. Stoisko było, jak mówię, wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą. Targi bardzo duże, no jedne z największych w Europie. W przyszłym roku wybieramy się jeszcze do Cannes w marcu, a te wyjazdy są finansowane ze środków europejskich w ramach projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych jako część ta promocyjna ich. Muszę powiedzieć, że nasze tereny spotkały się z jakimś zainteresowaniem. Już po przyjeździe z targów złożyliśmy dwie
oferty dla firm, które były zainteresowane naszymi gruntami. W związku z tym, no, by nie zapeszyć, ale jestem tutaj jakoś tak optymistycznie nastawiony do tego, że w najbliższym czasie może te tereny uda nam się zbyć. Od 6 do 8 października z kolei w Głogowie Małopolskim przebywała delegacja z naszej gminy składająca się z przedstawicieli zarządu miejsko-gminnego i przedstawicieli naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ten wyjazd z kolei był nawiązaniem do spotkania, które miało miejsce przy okazji święta gminy delegacji z Głogowa Małopolskiego u nas w gminie. Gminy Głogów Małopolski i Ogrodzieniec wyraziły chęć współpracy. Mam nadzieję, że poprzez między innymi tę współpracę w zakresie bezpieczeństwa publicznego będziemy mogli tutaj w przyszłości jeszcze wymieniać się doświadczeniami. Proszę Państwa, 11 października brałem udział w spotkaniu organizowanym przez prezydenta miasta Zawiercie dotyczącym fotowoltaiki, czy też zamiaru złożenia przez gminę Zawiercie dużego wniosku o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie między innymi naszej gminy. Po zebraniach sołeckich taka jedna z sugestii strony mieszkańców była taka, aby, czy też zapotrzebowanie tutaj powiedzmy było składane na budowę instalacji fotowoltaicznych, czy też innych z odnawialnych źródeł energii. My jako gmina nie przygotowujemy się do złożenia wniosku do funduszy, ponieważ jesteśmy, i o tym też mówiłem na zebraniach, mówiłem też tutaj przy okazji relacji sesji, jesteśmy zaangażowani w remonty dachów azbestowych, ale gmina Zawiercie podjęłaby się bycia liderem takiego projektu, który obejmowałby i nasz, i gminę Zawiercie, i gminę Ogrodzieniec, i jeszcze inne chętne tutaj w okolicy. Termin składania wniosku to jest marzec roku przyszłego. Jutro, czy w pojutrze właściwie, mam spotkanie z przedstawicielem tej firmy, która na zlecenie gminy Zawiercie przygotowuje wniosek. Jeżeli tutaj powiedzmy uda nam się porozumieć, to będziemy, podobnie jak to było w przypadku azbestu, szukać chętnych mieszkańców do udziału w projekcie. Przy czym tutaj byłaby sytuacja taka, że niestety na tym etapie przygotowania wniosku osoby zainteresowane musiałyby wnieść kilkaset złotych kosztów ponieść przygotowania dokumentacji. Nie będą jakieś duże, to będzie około 250-300 zł, ale te osoby, które chciały, czy będą chciały zainteresowane udziałem w projekcie, jakieś koszty na początku ponieść by po prostu musiały. To będzie jakaś informacja może w gazecie Ogrodzieniec. Tak, i w gazecie Ogrodzienieckiej, i zebrania w sołectwach, i zebrania z mieszkańcami. W gminie Zawiercie, z tego co wiem, zainteresowanie jest bardzo duże. Mam nadzieję, że u nas również, ale gdy już będą te szczegóły dopracowane, wówczas będziemy się spotykać i informować. Teraz tylko sygnalizuję, że pracuję nad tym i tu wychodzę naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Będziemy się starali również w tym projekcie uczestniczyć. Proszę Państwa, 13 października tutaj na tej sali miało miejsce spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowywania przez Urząd Marszałkowski strategii rozwoju i promocji szlaku Orli Gniazd i niejako dokumentu, opracowanie dokumentu nawiązującego do dokumentu strategicznego Kierunek Śląskie 3.0. Na tym spotkaniu odbyły się warsztaty, na których moderatorzy przygotowywali, przedstawiali propozycje strategiczne, ale również niejako przygotowali się do opracowania dokumentu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Proszę Państwa, 13 i 16 października, no tak wyjątkowo w ciągu dwóch dni mieliśmy obchody Święta Edukacji Narodowej na terenie naszej gminy, który co prawda przypada 14 października, ale z uwagi na to, że była to sobota, to w piątek i w poniedziałek w różnych szkołach odbywały się przy tej okazji uroczystości. Ja chciałbym tutaj może poinformować, że corocznie, tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej gmina Ogrodzieniec przyznaje nagrodę wyróżniającym się pracownikom, nauczycielom, wychowawcom na terenie naszej gminy. W tym roku nagrody zostały przyznane pani Ewie Rudnickiej, dyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego, pani Magdalenie Grzebieluch,
wicedyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego oraz pani Izabeli Łypaczewskiej, dyrektorce Szkoły Podstawowej w Gieble oraz pani Barbarze Ciszek, pedagogowi pracującemu w zespole szkolno-przedszkolnym. Proszę Państwa, wczoraj spotkałem się z przedstawicielami firmy Radnaunej, którzy przekazali mi kolejne dokumenty dotyczące prowadzonych przez firmę prac na terenie gmin Ogrodzieniec, Łazy i Zawiercie, a właściwie bardziej szczegółowo został mi dostarczony operat, czy dokumentacja, czy też powiedzmy dokument odnoszący się do oceny projektu dokonanej, pamiętacie Państwo, tutaj jakiś czas temu była o tym mowa, przez firmę Multiconsult z Warszawy, oceniającej niejako całe przedsięwzięcie. Ja myślę, że na jakiejś komisji tutaj przy najbliższej radnych ja postaram się ten dokument tutaj zreferować. Jeszcze nie udało mi się go przestudiować, a został wykonany przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a właściwie przez jeden z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, który zajmuje się górnictwem i zajmuje się ochroną powierzchni. Także na którejś z komisji myślę, że warto byłoby na ten temat porozmawiać, dlatego że no tak jak tutaj zresztą przedstawiciele firmy nas informowali, cały czas tam jakieś prace są prowadzone, są przygotowania chyba już do kolejnego etapu, dlatego też warto byłoby po prostu tutaj na bieżąco się nawzajem informować, żebyśmy nie byli zaskakiwani jakimiś informacjami, powiedzmy po jakimś czasie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne tematy, to chciałbym poinformować, że jesteśmy w trakcie dwóch przetargów. Przetarg na wymianę dachów azbestowych w związku z projektem złożonym do zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To są te dachy, które były zaplanowane na ten, na przyszły rok w budynkach publicznych. Na dzisiejszej sesji w tym zakresie była podejmowana uchwała, która zezwoli nam, mam nadzieję, rozstrzygnąć ten przetarg i podpisać umowę. Trzy budynki byłyby wykonane w tym roku, a pozostałe w roku przyszłym na wiosnę. Dzisiaj mijał termin składania ofert na przetarg na emisję obligacji komunalnych przez gminę Ogrodzieniec. Tutaj z rozmów z panią skarbnik uzyskałem informację, że wpłynęła oferta. W związku z tym mam nadzieję, że zgodnie z planem uda nam się w roku bieżącym jeszcze i w latach 18-19 emitować obligacje z przeznaczeniem na inwestycje komunalne. Ponadto, jak Państwo pewnie zauważyli, trwają prace przy placu Piłsudskiego. Już w tej fazie właściwie już prawie że końcowe jest układana nawierzchnia z kostki brukowej. Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku powinny prace się zakończyć. Także mam nadzieję, że 11 listopada Święto Narodowe, Święto Niepodległości będzie mogło się już odbyć w wyremontowanym miejscu. Również trwają prace i firma przystąpiła do montażu placu zabaw zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na budowę 6 placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Zadanie dofinansowane jest z programu rozwoju obszarów wiejskich. W chwili obecnej, z tego co wiem, firma już przystąpiła do pracy. Trudno mi jest określić, których dokładnie kolejności, w jakiej kolejności, ale w najbliższych tygodniach prace zostaną zakończone. Jak również no, jesteśmy w trakcie realizacji umowy na dostawę i montaż toalety publicznej przy ulicy Sienkiewicza i czekamy tutaj na dostawę. W najbliższych tygodniach będzie już, mam nadzieję, ten obiekt uruchomiony, może przed następną sesją. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze tutaj właśnie dodać, że zamówiliśmy przystanki autobusowe, ale chciałbym jeszcze tutaj o ważnej kwestii wspomnieć, mianowicie proszę Państwa, jesteśmy w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie wymiany dachów azbestowych na budynkach prywatnych. Już o tym mówiłem może tutaj na ostatniej sesji, że liczba wniosków, liczba chętnych przerosła nasze oczekiwania. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, o czym też informowałem w poprzednich miesiącach czy poprzednich latach, złożyliśmy zapotrzebowanie na 200-300 dachów.
Natomiast wpłynęło do nas wniosków, które zweryfikowaliśmy i właściwie są poprawne na liście podstawowej na 588 pokryć dachowych. Mamy listę rezerwową kilkudziesięciu, może około 30. Wnioski w dalszym ciągu przyjmujemy i umieszczamy na liście rezerwowej. Zobaczymy, będziemy je uruchamiać powiedzmy w miarę możliwości, gdy otrzymamy dofinansowanie. Ale jaką mamy sytuację, jak mamy strukturę? 530 wniosków to wnioski na dachy, gdzie dostarczamy nowe pokrycie, dokonujemy powiedzmy demontażu starego, wymieniamy i można powiedzieć bez zmiany konstrukcji dachów. 530 wniosków. 58 wniosków z kolei to ten typ projektów, który wymaga na przykład zmiany konstrukcji dachu, nadbudowy, przebudowy, bądź stan techniczny dachu jest tak powiedzmy no, kiepski, że po prostu właściciel będzie musiał wcześniej najpierw przygotować dach do dostawy materiału i gmina wówczas tylko dostarczałaby materiał, a w własnym zakresie byłby układany przez osoby zainteresowane. Proszę Państwa, dalej, z tej 588 dachów, 264 to dachy budynków mieszkalnych i 324 to są budynki gospodarcze. Wśród tych gospodarczych są powiedzmy i większe, i mniejsze, i stodoły, i jakieś powiedzmy no, zupełnie niewielkie jakieś powierzchnie, ale widać, że jest większość budynków gospodarczych. I dość częstym był taki przypadek, że ktoś składał na przykład na budynek gospodarczy i na kilka budynków, przepraszam, budynek mieszkalny i na kilka budynków gospodarczych, ale było też dużo osób, które składały tylko na budynki gospodarcze, bo już w latach wcześniejszych prawdopodobnie wymieniane były na budynkach mieszkalnych. Łącznie wpłynęło do nas wniosków na 72 1300 ponad metrów kwadratowych powierzchni. 72 1300 metrów kwadratowych. Przyjmując szacunkową masę metra kwadratowego, wyszło nam ponad 1080 ton azbestów na terenie gminy. To są wnioski, które do nas wpłynęły. No, trzeba mieć też pamiętać o tym, że dużo osób wniosków nie złożyło jeszcze. Także mamy taką liczbę zalegających odpadów na terenie gminy. Proszę Państwa, jak się to przekłada na pieniądze? Otóż, gdybyśmy chcieli złożyć wniosek na wszystkie składane dachy, na wszystko, na całą masę do usunięcia, wniosek nasz opiewałby na kwotę 14 milionów 900 tysięcy złotych. Takie środki nie są dostępne w żaden sposób dla nas. W związku z tym zdecydowałem o tym, że podzielimy te wnioski na dwie części. W pierwszej kolejności przeznaczymy do dofinansowania budynki mieszkalne, a w miarę ewentualnie możliwości będziemy do projektu proponować przystąpienie właścicielom budynków gospodarczych. Jeżeli tak, to tych mieszkalnych dachów mielibyśmy jeszcze, tak tu przypomnę, 264 i wówczas wniosek, który gmina złoży i do tego się przygotowujemy do końca miesiąca, byłby na kwotę 7,5 miliona złotych. Druga część to są budynki gospodarcze na ponad 7 800 000 złotych. Albo będziemy chcieli uruchamiać w trakcie, jeżeli będą jakieś oszczędności, bądź też ktoś z budynków mieszkalnych się wycofa z projektu, bo tak się też może wydarzyć. Albo też rozwiązanie numer dwa jest takie, w przyszłym roku będzie kolejny konkurs i ewentualnie będziemy starali się drugi wniosek przygotować. Na chwilę obecną mamy tutaj uzgodnione z innymi gminami, bo sami jako gmina Ogrodzieniec dysponowaliśmy zaledwie niecałymi 800 tysiącami złotych. Na chwilę obecną, ponieważ Dąbrowa Górnicza, Siemianowice, Gliwice zadeklarowały nam pomóc i przekazać część środków, których oni nie wykorzystają, mamy 3,5 miliona złotych. Jestem w trakcie rozmów jeszcze z innymi miastami, ale no dzisiaj przedwcześnie tutaj powiedzmy jeszcze je wymieniać. Jeżeli mi się uda pozyskać od innych miast, od innych gmin środki do tej puli, no to będziemy się starali tutaj to dofinansowanie rozszerzyć, ale na chwilę obecną, proszę zauważyć,
72 tysiące ponad 300 metrów kwadratowych dachów jest chętnych do osób do wymiany. Ja jestem zaskoczony zakresem tego projektu, zainteresowaniem. Bardzo dobrze, dlatego że gdyby nam się udało ten projekt zrealizować, to po prostu no, mielibyśmy bardziej ekologicznie i czystszą gminę, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak jest to duży problem dla naszej gminy. Ponad 1000 ton odpadów, które tutaj są zadeklarowane do utylizacji. Mieliśmy zakład, panie burmistrzu. No więc dlatego też ja tego argumentu używam w rozmowach z miastami, z gminami, że jesteśmy w szczególnej sytuacji jako Ogrodzieniec i muszę powiedzieć, że zrozumienie jest, ale no niestety wiecie państwo, to są pieniądze. Każda gmina ma przydział, można powiedzieć, dla siebie. I teraz w pierwszej kolejności rozpatruję go na własne potrzeby. Jeżeli nie wykorzystają tych środków, mam powiedzmy tutaj taką deklarację, że zostaną przekazane dla naszej gminy, ale niestety na chwilę obecną mamy 3,5 miliona złotych, z czego ponad 2,5 udało się uzyskać dzięki tutaj powiedzmy życzliwości innych gmin. My jako gmina w każdym razie dokumenty przygotowujemy i do końca października będzie wniosek złożony. Proszę państwa, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze poinformować o tym, że zgodnie z zasadami wszystkie osoby, które były do tego zobowiązane, a są pracownikami gminy bądź jednostek podległych, złożyły w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe. Były w przypadkach niektórych drobne nieprawidłowości, ale zostały przez Urząd Skarbowy już wyprostowane i złożone odpowiednie korekty. Także z tego obowiązku tutaj pracownicy, kierownicy i osoby wydające decyzje administracyjne wywiązały się, o czym niniejszym państwa informuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu, wnioski i oświadczenia. Chciałbym odczytać. Radni Ogrodzieńca wnoszą o podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Obywatelskiego dla Ogrodzieńca. Inicjatywę popierają niżej podpisani radni Ogrodzieńca: Ciołczyńska Jolanta, Janowska Małgorzata, Lipka Stępniewska, Maria Stypa, Beata Rus, Szczygieł Patryk, Grzegorz Wałek i Marta Baryłka. W związku z tym ja bym to skierował do pana sekretarza prośbą o przygotowanie projektu uchwały, czy ewentualnie jakie są możliwości podjęcia takiego, czy w przyszłym roku, czy w 2019, ale żeby po prostu ten temat już mógł ruszyć. Także przekażę to panu sekretarzowi. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja do tego wniosku się również dołączam i uważam, że Fundusz Obywatelski w mieście Ogrodzieniec, podobnie jak Fundusz Sołecki w sołectwach, funkcjonować powinien. Widzę jedyną tutaj powiedzmy pewną trudność, no państwo radni musimy wspólnie zastanowić się, jak go zrealizować i w jaki sposób go sfinansować, dlatego że w przyszłorocznym budżecie, ja chcę tutaj powiedzmy jakoś tak zasygnalizować, raczej nie ma możliwości wyodrębnienia środków na realizację tych zadań. Tak jak robią to inne miasta, po prostu możemy wniosek oczywiście nad nim zacząć pracować, zasady głosowania przyjąć. Jest to o wiele troszeczkę bardziej skomplikowane niż w sołectwach, bo w sołectwach ustawa je ureguluje, jak fundusz sołecki jest dysponowany, w jakich terminach, w jakim trybie. Nie ma ustawy o funduszu obywatelskim. Te zasady gmina ustala po prostu sobie sama. Musimy nad tym zacząć pracować. Najpierw powiedzmy w... Tak, ale zasady każdy sobie robi po swojemu. Tutaj w przypadku sołectw jest ustawa i ona mówi, w jakich terminach, na co można przeznaczyć. Tu jest sprawa uregulowana. Jeśli chodzi o fundusz obywatelski dla terenów pozasołeckich, te zasady ustala Rada i w związku z tym no, trzeba byłoby po prostu na ten temat rozpocząć pracę, w co się oczywiście tutaj jak najbardziej włączymy i cieszę się, że inicjatywa jest. Jedyny kłopot jest to, o jakich środkach
rozmawiamy i skąd je powiedzmy zabezpieczyć. Ale bardzo dobrze, że taka inicjatywa się pojawiła. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze wpłynęło do Wojewody Śląskiego informacja dotycząca oświadczenia majątkowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które zostaje w trybie roboczym uzupełnione przez zainteresowanego. Odnośnie burmistrza, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Następne od naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącego radnych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. Braki zostały wyjaśnione w trakcie wyzywania poszczególnych radnych, uzupełnili, wyjaśnili i wszystko jest w porządku. I proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.